Ewangelia według świętego Jana, rozdział 20, werset od 11 do 18, wersety od 1 do 18. Maria Magdalena zaś stanęła przy grobowcu na zewnątrz, płacząc. Gdy tak płakała, nachyliła się nad grobowcem i zobaczyła dwóch aniołów w bieli, siedzących u wezgłowia, a drugi u stóp, tam gdzie leżało ciało Jezusa. Ci pytają ją: kobieto, dlaczego płaczesz? A ona odpowiada: wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go przełożyli. Gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i widzi Jezusa stojącego, lecz nieświadoma, że to jest Jezus. Jezus ją pyta: kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? A ona, przekonana, że to ogrodnik, mówi mu: Panie, jeżeli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. A Jezus powiedział do niej: Mario. Ona obróciła się i mówi po hebrajsku: Rabbuni, co znaczy nauczycielu. Jezus rzekł do niej: nie zatrzymuj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź raczej do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego. Maria Magdalena poszła więc i oznajmiła uczniom, że widziała Pana i że to jej powiedział. Tu widzimy jakby kontynuację tej historii od strony Marii Magdaleny. Na początku 20 rozdziału zobaczyliśmy, że to ona przybyła do tego grobowca, zobaczyła, że jest pusty, powiedziała Piotrowi i Janowi, ale później jakby narrator Jan, opisując to, opisywał wydarzenia z perspektywy swojej. Później wraca jednak do relacji Marii Magdaleny i widzimy, że ona dalej nie wie, co się stało. Jestem przerażona. Widzi aniołów, którzy rozmawiają z nią. Później widzi Jezusa, ale nie rozpoznaje go. I myślę, że w kolejnych fragmentach, kiedy będziemy omawiać, zatrzymam się dłużej nad tym, ponieważ w kilku miejscach widzimy tą wzmiankę o tym, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu rozmawia z uczniami, czy tak jak w tym przypadku z Marią Magdaleną, a oni go nie rozpoznają. I z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że być może byli w tak dużym szoku, że nie byli w stanie rozpoznać. Być może, tak jak mówiłem we wcześniejszych fragmentach, samo zmartwychwstanie, czyli powstanie kogoś umarłego, kto był umarły do życia, nie mieściło się w ich głowie, że umysł ich jakby nie, w ogóle nie przyswajał takiej informacji, że to może być Jezus. Ale niektórzy bibliści zwracają też uwagę na to, że Jezus mógł wyglądać inaczej, że zmartwychwstałe ciało mogło wyglądać inaczej. I mamy na to pewne dowody, ponieważ Pan Jezus na przykład wchodzi do wieczernika mimo drzwi zamkniętych, ale niektórzy bibliści odnoszą też, mówią: zobaczcie, Izajasz 53, Księga Izajasza, rozdział 53, tam jest opis męki. Jest kilka elementów, których nie mamy w Ewangeliach. Być może to cierpienie, które tam jest opisane, zachęcam, możesz zaglądnąć, zmieniło wygląd fizyczny Jezusa. Co ciekawe, Maria rozpoznaje Jezusa po jego głosie, tak? Po tym, co mówi, może po tonie jego głosu. I to, co jest dla mnie osobiście niesamowite, to jest takie zdanie, 17 wers. Sprawdźcie w swoich Bibliach. Pan Jezus mówi: idź do moich braci. Uczniów nazywa braćmi. To ogromnie mocne dla mnie. Idź do moich braci i powiedz: wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego. Pan Jezus nazywa swoich uczniów braćmi i w ten sposób poniekąd każdego, kto w Niego uwierzy, nazywa bratem. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, dla mnie to jest jakieś niesamowite wyróżnienie. Nie wiem nawet, jak to nazwać.
Człowiek tak upadły jak ja i ty. Przychodząc do Jezusa Chrystusa, błagając Go o przebaczenie grzechów, wyznając wiarę w Niego, jest nazywany bratem. A Bóg, który jest stwórcą całego świata, całego wszechświata, nie tylko ziemi, której widzimy, jak ona jest wielka, potężna, niesamowita przyroda, Bóg, który stworzył to wszystko własnym słowem, jest nazwany naszym Ojcem. To niesamowite. Kiedy popatrzymy, jak często ludzie próbują piąć się po szczeblach kariery w różnych firmach, w życiu walczą o to, aby być gdzieś docenieni, aby być kimś ważnym, a to, co wielkie w oczach świata, jest niczym w oczach Boga i to, co jest niczym w oczach świata, jest czymś wielkim w oczach Boga. Bóg wybiera sobie dzieci, adoptuje część ludzkości. To niesamowite i jakiś czas temu dzieliłem się, jest na naszym drugim kanale Kościół Dobra Nowina, takie rozważanie na temat buntu aniołów i posłuszeństwa części aniołów. To niesamowite, kiedy zestawimy te niezwykłe istoty z ludźmi, widzimy, jak mali my jesteśmy jako ludzie, jak potężne są te anioły przy nas, a jednak z jakich względów, nie wiemy z jakich, Bóg okazuje nam tak wiele przychylności, tak wiele miłości, tak wiele miłosierdzia. I znowu pojawia się wdzięczność, ponieważ niczym na to nie zasłużyliśmy. I to jest moim zdaniem niesamowite. Dlatego wydaje się to dla mnie przynajmniej tak ważne, aby czytać Słowo Boże, aby studiować atrybuty Boga, cechy Boga, kim On jest, jak jest wielki, potężny, wszechobecny, wszechwiedzący, a jednocześnie jest też Bogiem, który potrafi być tak blisko nas, który troszczy się o nas, mimo że my tak często Go obrażamy, buntujemy się przeciwko Niemu i chcemy żyć po swojemu. Dla mnie to jest niesamowita lekcja z tego fragmentu. Boże, bądź wywyższony.